zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, realia życia są takie, że jest wojna kulturowa w Ameryce. No i niestety prawda jest taka, że lewacy są agresorami. To nie konserwatyści są agresorami, to nie konserwatyści napadają, to po prostu lewacy napadają. Ta wojna kulturowa, no to szczególnie wyraża się tym skrobankami na życzenie. Wyraża się no tym, że żądają skrobanek w zasadzie od pierwszego tygodnia do ostatniego miesiąca, do 9 miesiąca. Nawet niektórzy żądają 9 miesiąc plus 2 godziny. Wyraża się tym, że wściekłe lewaczki żądają, żeby na przykład konwent zakonnic, który ma powiedzmy pracownice, nie zakonnice, żeby konwent płacił im za skrobanki czy za leki antykoncepcyjne. To jest zmuszanie do tego rodzaju. Redefiniują małżeństwo, tak? No teraz mówią, że każda kombinacja facet z facetem to jest małżeństwo, kobieta z kobietą jest małżeństwo, to jest ta wojna kulturowa. Ścigają najróżniejszych piekarzy i cukierników za to, że odmawiają robienia najróżniejszych tortów dla homoseksualistów czy dla lesbijek. No i deklarują to, że to jest dyskryminacja, jeżeli ktoś się sprzeciwia, żeby dawać dziecku, które myśli, że jest, będąc chłopcem, a myśli, że jest dziewczynką, czy będąc dziewczynką, myśli, że jest chłopcem. No 90% to w zasadzie chłopcy mają tą płynną, te zamieszanie w głowie, mają tą płynną płeć samą w sobie. Zamknęli kościoły, zamykają kościoły, zamykają zbory. No religia jest rugowana. Religia jest rugowana przez ostatnie kilkadziesiąt lat na całym świecie. No komuniści to robili, nie bardzo im się udawało. No teraz no częściowo to jest wina kleru, no bo pozwalali na 1, 2, 3, 3% bandziorów zniszczyć po prostu zaufanie wiernych, no ale walka jest na wszystkie fronty. No, pedofile są w Hollywood, pedofile są na uczelniach, pedofile są wśród nauczycieli, pedofile są wszędzie, no ale religia jako zorganizowana no jest do zniszczenia. No i teraz prezydent Biden, no to on zapewnia Amerykę, że trzeba to uzdrowić sytuację, że trzeba zjednoczyć Amerykę. No ale Biden daje każdą broń lewakom. Każdy, cokolwiek lewactwo wymaga w tej wojnie kulturowej, no to on im daje. On im daje karabiny maszynowe, on im daje bazuki, czołgi, w zasadzie miotacze ognia, cokolwiek oni chcą, to dostają. No i konserwatyści muszą się bronić. No tyle tylko, że trzeba unikać trochę tej strony, powiedzmy, religijnej, tak? No, chrześcijanie mają te silne, katolicy mają te silne podstawy religijne, no ale to musimy się bronić jako obywatele równi lewakom, ale moralnie, powiedzmy, zakotwiczeni w ostatnich tam kilku tysiącach lat. Lewactwo i całe te komunistyczne podejście, no to jest coś nowego. To się zaczęło od oświecenia, kiedy każdy uważał, że jego idea może być wypowiedziana. No tyle tylko, że jak jest wypowiedziana, to często jest sprawdzana i to się bardzo często źle kończy, szczególnie głodem i zniszczeniem wielu narodów. Wolność religijna no jest ważna, ale nie jest w tym wszystkim najważniejsza. Biden ma ten dzielące, te jego plany społeczne,
społeczne są strasznie dzielące, są strasznie ekstremalne, są po prostu nie za do zaakceptowania. No i konserwatyści, republikanie, normalni ludzie nie mogą delikatnie tylko prosić, żebyśmy byli zostawieni w spokoju. No to nigdy taki bandzior nigdy nie odejdzie, tak zawsze będzie po prostu kopał. No trzeba się przeciwstawić temu lewactwu, no na podstawie tego, co jest przedstawiane. To będzie polityka, no to musi być taka, że Ameryka musi pokazać, Amerykanie muszą pokazać, na czym to wszystko stoi. Biden zmienia, bardzo dużo zmienia. Było coś, decyzja taka, polityka z Mexico City. No co to dotyczyło? No dotyczyło to, to było w 1985 roku, to było za Reagana. Rząd federalny powiedział, że w zasadzie pieniądze federalne nie mogą być jeżeli są dawane gdzieś tam na świecie, podatki Amerykanów, jeżeli są dawane dla organizacji nierządowych, te tak zwane NGO, no to te organizacje nie mogą wykorzystywać ich amerykańskich pieniędzy z kieszeni podatnika na skrobanki. To było ten Mexico City Policy. A to dotyczyło, powiedzmy, całego globu i tych pieniędzy, które trafiały wszędzie na świecie. No a w Ameryce, no to był taki Hyde Amendment. No to Hyde to był kongresmenem, republikaninem z 1968 roku. No i o to chodziło, że podatki amerykańskie nie mogą być przeznaczane na skrobanki. No i były tylko trzy wyjątki w zasadzie. Jeżeli wchodziło pod uwagę życie kobiet, no to mogły pieniądze federalne doprowadzić do skrobanki. Jeżeli był gwałt albo był akt kazirodztwa, to były takie te trzy przypadki, kiedy pieniądze federalne zezwalały na to. No i ogólnie rzecz biorąc, ci za życiem, ludzie, którzy głosują za życiem, no to no muszą się pilnować czy gromadzić po tej stronie, która jest przeciwko ogólnym tym skrobankom, tak? Bo to jednak zabijanie tego płodu, szczególnie w tym siódmym, ósmym, dziewiątym miesiącu, który zaczyna być popularny, no to jest makabryczny, no ale we wcześniejszych okresach no też nie jest najlepsze. Dlatego lewactwo w Ameryce chce zniszczyć poprawkę Hyde'a na temat, gdzie pieniądze mogą być przeznaczone, no bo im to pasuje. To jest ta polityka takich małych kroczków. Biden przez 40 lat był za tym poprawką Hyde'a, no a teraz jest przeciwko. No jak każda komunistyczna świnia, po prostu wystawia palec, skąd wiatr wieje. No i teraz Biden jest prezydentem i po 40 latach zgadzania się z tym, że pieniądze federalne nie mogą iść na skrobanki poza wypadkami życia kobiety, gwałtem i kazirodztwem, no to teraz jest w zasadzie otwarta książka. Tak samo jak co Biden uważa na temat prawa do płynnej płci, tak? Cała ta historia transgenderyzmu, czyli tej płynnej płci, no to on teraz zaczyna przedstawiać, że to są prawa obywatelskie, że to są prawa cywilne, że tłumaczy, że nie ma teraz żadnego miejsca na jakikolwiek kompromis, no bo to są prawa, prawa ludzkie. No i on w zasadzie nie szuka jakiegoś porozumienia, nie szuka kompromisu. W pierwszy dzień po prostu podpisał rozkaz prezydencki, no i powiedział, że wszyscy obywatele, włączając dzieci, muszą być rozpoznani od strony federalnej przez to, jaką płcią się deklarują. No konserwatyści, no nie mamy w zasadzie
wyboru. No trzeba walczyć, no i trzeba bronić tej barykady, trzeba walczyć z tymi maniakami, z tymi wariatami lewactwa, no ale nie tylko z strony religijnej. To, że dzieci jakoś się, niektóre dzieci, dziaki się źle czują, bo myślą, że mają inną płeć niż jego ciało, no to nie mogą im psycholodzy, nauczyciele, opiekunowie czy rodzice tłumaczyć, że są złapani w złym ciele. No, przez setki, tysiące lat były takie te dylematy, no ale to jednak biologii się nie zmieni, tak? I pomaganie przez dorosłych, pompowanie tych najróżniejszych hormonów, zmiany płci i tak dalej, no to nie jest medycyna moralna. To jest po prostu bandytyzm, to jest naruszanie życia w zasadzie dziecka. No i działanie ze strony rodziców czy dorosłych, no to jest bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Tak samo chodzi o sport. Sport to jest wielka sprawa. Sport czy szkoły średnie religijne, czy studia religijne, czy ateistyczne, niereligijne, no to jednak tam dziewczyny czy dziewczynki, no to chcą współzawodniczyć. I jeżeli przychodzą chłopcy czy mężczyźni, którzy udają czy uznają, że są dziewczynami, no to jest podkopywanie, to jest wykopywanie szans biologicznych kobiet, które mają współzawodniczyć w zasadzie z biologicznymi mężczyznami. I to nie jest tylko, że dziewczynki, które chodzą do kościoła, nie chcą być pod tym samym prysznicem z chłopakami, czy nie chcą być w przebieralniach. Także rozdzielanie płci, no to nie jest tylko religijne, no ale też biologia, też po prostu biologia. No to popatrzeć na genitalia i od razu widać, tak? Także deklaracja, kim się czuje, no to jest stan jakiegoś obłędu lewactwa amerykańskiego. Lewactwo chciałoby to sformułować w ten sposób, że te problemy, te zagadnienia, no to jest nauka, no i powody przeciwko zabobonom, przeciwko zaściankowości i tak dalej. No ale to jednak nauka stoi po stronie konserwatystów, stoi po stronie biologicznych faktów. No, nie da się zaprzeczyć. Chromosomy są, gdzie są. Genitalia są, gdzie chcą. Wygląd jest, gdzie jest. Grdyka Adama u chłopaków jest. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Partia demokratów, komunistów, no to w zasadzie zaprzecza nauce. W tym momencie to zaprzecza nauce, bo jednak nauka pokazuje, że biblijne nauczania, że jest Adam i Ewa, że jest kobieta i mężczyzna, że są plemniki i jajniki, że wszystkie te biologiczne rzeczy, które każdy normalny powinien rozumieć, no to jest nauka, tak? Także zakładanie, że chłopiec czy mężczyzna, który mówi, że jest kobietą czy dziewczynką, no to nie jest nauka, to jest po prostu, to jest na poziomie deklaracji, że ktoś jest Jezusem czy Napoleonem, tak? No to jest mniej więcej to samo. No chrześcijanie wierzą, że są stworzeni na podobieństwo Boga, no ale i to nawet dla ateisty, ateista wie, że w ósmym miesiącu
płód z ósmego miesiąca, no to jest dziecko, tak? W trzecim, czwartym miesiącu również ateiści robią tam ultradźwięki, te ultrasandy, no i mają dużo ludzi ma jakieś party, nieparty przyjęcia z powodu tego, żeby powiedzieć, czy ogłosić, czy celebrować, wypić szampana, czy strzelać konfeti, że to będzie chłopiec, czy dziewczynka, tak? No, to jest chłopiec i dziewczynka, no, lewactwo mówi, że płeć to będzie mógł sobie wybrać ten narodzony, czy ta narodzona za pół roku, za rok, za trzy lata, za pięć, że w zasadzie to nie wiadomo, jakiej płci jest to dziecko, no, a to dziecko jest wiadomo jakiej płci, no, po prostu normalni patrzą na naukę, patrzą na medycynę, patrzą na biologię i wiedzą to wszystko. No i katolicy, chrześcijanie, czy ludzie religijni, no to mogą patrzeć na to ze strony religijnej, no ale trzeba się skoncentrować na nauce, tak? Trzeba się skoncentrować na nauce. I to jest, jak wygrać z tymi maniakami. To jest jednak ta walka przeciwko aborcji w każdym dniu, w każdym miejscu. To jest ciężkie. Prawnicy będą i cały czas podnoszą kwestię pierwszej poprawki, czyli wolność do wypowiedzi, prawa religijne, rozdzielenie kościoła i rządu i tak dalej. Ale to jest nic z tego nie ma zaznaczenia, dlatego że my nie musimy rozmawiać jak prawnicy, po prostu my musimy mówić to, co myślimy, no i my musimy walczyć w życiu codziennym, tak, w życiu codziennym przekonywać wszystkich, że nie jesteśmy czwokami, że nie jesteśmy zaściankowymi, że nie jesteśmy fanatyczni, że po prostu nawet normalnie czy mamy przekonania religijne, czy nie mamy. Najważniejsze to jest to, że prawdziwa natura ludzka, no to nie może być zdefiniowana jako zasiankowość religijna, czy fanatyzm. No po prostu nauka jest nauka. Chromosomy są chromosomami i płeć jest płcią. Długoterminowo Ameryka musi się otrząsnąć z tego wszystkiego. Ameryka musi jednak współżyć jakoś pokojowo, tak? No bo jednak te 75 milionów i 75 milionów, te wahadło się przekręca. No ale normalni muszą być słyszani. Nauka musi być udowodniona. No nie możemy się dać zaszczuć, tak? Teraz po prostu Biden rozkazuje, kijem można powiedzieć, chce zagonić normalnych do podlegania jemu, ale 2022, no trzeba głosować, tak? Trzeba po prostu 2022 głosować na normalnych, 2024 trzeba głosować na normalnych, nie można dać się zaszczuć. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. To jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowie dla normalnych i ostrzeżenie dla komunistów głosujących w Ameryce na Bidena i Kamale Harris. No widzicie co się dzieje. Rozkazy prezydenckie są podpisywane na lewo i prawo. Po prostu te dziewczyny w sporcie, jeżeli tego nie widzicie, że są eliminowane przez chłopaków, no to niczego nie widzicie. Zdrowia dla normalnych.